Modlitwa przed Najświętszym Sakramentem. O miłości zawsze gorejąca, zawsze żarliwa. Ogniu Boży, który nigdy nie gaśniesz. Jezu miłosierny, ukryty w hostii świętej. Zapal wszystkie siły mojej duszy czystym płomieniem Twojej miłości. Pozwól mi odczuć jej ożywczy ogień, całą jego słodycz oraz wszystkie radości i zachwycenia, którymi napełnia wybrane dusze. Gdy widzę Cię w tak pokornej postaci, pragnę się wyniszczyć w mym nicestwie. U Twoich najświętszych stóp chciałbym wyrzucić wszystko z mego serca, by je całkiem Tobą napełnić. Dozwól, Chryste, abym ukochał Cię nad wszystkie rzeczy stworzone, aż do ostatniego tchu, i żebym kochał Cię w całej mojej wieczności. Amen. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Christe usłysz nas, Christe wysłuchaj nas, Christe wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, nieskończonego majestatu, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, świątynio Boga, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, przybytku najwyższego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Domie Boży i Bramo Niebios, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, cnót wszelkich bezden na głębino, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Królu i zjednoczenie serc wszystkich, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia bóstwa, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodoba, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa,
którego pełni wszyscyśmy otrzymali. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, źródło życia i świętości, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, zelżywością napełnione, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w uczniom przebite, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, krwawa ofiara grzeszników, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, nadzieją w Tobie umierających, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich świętych, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Jezu cichy i pokornego serca,
Uczyń serca nasze według serca Twego. Módlmy się, Wszechmogący Wieczny Boże, wejrzyj na serce najmilszego Syna swego i na chwałę i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składam. Daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Do serca Twojego uciekamy się, Jezu Boski Zbawicielu, naszymi grzechami racz się nie zrażać, o Panie Święty, ale od wszelakich złych czynów racz nas zawsze zachować, Boże łaskawy i najlitości. Pośredniku Boski, jedyna ocieczko nasza, w sercu Twoim racz nas obmyć, do serca Twojego racz nas przytulić, w Twym sercu na wieki racz nas zachować. O Jezu, o Jezu dobry, Zbawicielu słodki, pośredniku Boski, jedyna ocieczko nasza. Uczczenie serca Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Serce Jezusa w Najświętszym Sakramencie, słodki towarzyszu naszego wygnania, najgłębszą cześć Ci oddaję. Eucharystyczne serce Jezusa, samotne, upokorzone i opuszczone, którym gardzą i które poniżają, najgłębszą cześć Ci oddaję. Serce zapomniane przez ludzi, lecz pałające miłością do naszych serc, najgłębszą cześć Ci oddaję. Serce pragnące miłości, tak cierpliwie nas oczekujące, najgłębszą cześć Ci oddaję. Serce, źródło niewyczerpanych łask, pragnące, byśmy u Ciebie szukali ratunku, najgłębszą cześć Ci oddaję. Serce cierpiące w milczeniu, które pragniesz rozmawiać z duszami, najgłębszą cześć Ci oddaję. Serce, twierdzą życia wewnętrznego, które uczysz nas tajemnicy zjednoczenia z Bogiem, najgłębszą cześć Ci oddaję. Serce zawsze obecne w Najświętszym Sakramencie, eucharystyczne serce Jezusa, miej litość nad nami. Panie Jezu, Baranku ofiarny, pragnę Cię pocieszać, łączę się z Tobą i ofiaruję siebie samego. Z pokorą chylę głowę, chcę o sobie zapomnieć, by wciąż myśleć o Tobie. Z miłości do Ciebie pragnę doznawać zapomnienia i wzgardy. Chcę, byś jedynie Ty mnie rozumiał i kochał. Chcę milczeć,
by wsłuchiwać się w Twój głos, zaprzeć się siebie, by w Tobie się pogrążyć. Spraw, bym w ten sposób ugasił Twoje pragnienie mego zbawienia i uświęcenia. Spraw, bym sam oczyszczony okazał Ci czystą i prawdziwą miłość. Nie chcę już dłużej wystawiać na próbę Twej cierpliwości. Weź mnie, oddaję się cały. Poświęcam Ci wszystkie uczynki, mój rozum, byś go oświecił, serce, byś je prowadził, wolę, byś ją zahartował, duszę i ciało, byś je ożywił, całą moją nędzę, byś przyszedł mi z pomocą. Eucharystyczne serce Jezusa, którego krew jest życiem mej duszy, niech żyję już nie ja, ale Ty sam żyj we mnie. Amen. Drogocenne ofiarowanie. O mój Jezu, najmiłościwszy i najsłodszy Zbawicielu, pozwól mi ofiarować Tobie, a przez Ciebie, Ojcu Przedwiecznemu, najdroższą krew i wodę, które wypłynęły z rany zadanej Twemu boskiemu sercu na drzewie krzyża. Racz uczynić uczestnikami tej najdroższej krwi i wody wszystkich ludzi, a zwłaszcza zatwardziałych grzeszników oraz moją duszę. Oczyść, odnów, zbaw nas mocą Twoich zasług. W końcu pozwól nam, o Jezu, schronić się w Twoim boskim sercu, tak nas miłującym i w nim przebywać na wieki. Amen.
akt ofiarowania. O słodki Jezu, jedyna miłości mego serca, słodkie udręczenie duszy, upragnione katusze zmysłów i ciała. Błagam Cię o łaskę, abym żyła i umarła, jako dusza ofiarna Twego najświętszego serca, poprzez niechęć do wszystkiego, co nie jest Tobą, jako dusza ofiarna Twej najświętszej duszy, przez cierpliwe znoszenie wszelkiej wewnętrznej trwogi, jako dusza ofiarna Twego ciała, przez nienawiść do grzesznej natury i wyrzeczenie się tego, co mogłoby dogadzać memu ciału. Moja najlepsza Matko, Święta Dziewico Maryjo, powierzam się Tobie całkowicie. Oddaj mnie sercu Twojego boskiego Syna. Najsłodszy Jezu, biedna, mała nicość mojej duszy, oddaję się Twemu godnemu uwielbienia i przebitemu na Kalwarii sercu. Poświęcę się Mu z radością, całkowicie, bezwarunkowo i nieodwołalnie. O dobry Mistrzu, przyjmij mnie całą oraz bez zastrzeżeń z rąk Twojej niepokalanej Matki. Przyjmij mnie z Twoich własnych rąk, aby ten dar był miły Tobie i w pełni odzwierciedlał Twoją chwałę. Panie Jezu, dawaj mi siebie, a ja na zawsze niech pozostanę małą duszą ofiarną, własnością Twego zranionego serca. Niech ten całkowity dar, który składam Ci dzisiaj z mojej osoby i z tego, co do mnie należy, obejmie wszystko w obecnym czasie oraz w wieczności i nigdy nie zostanie cofnięty. Proszę, ześlij na mnie tę łaskę, bo bez Twojej pomocy nic nie mogę. Święta Małgorzato Mario, Ty modliłaś się do naszego Zbawiciela. Wszystko, czego Ty chcesz i kiedy chcesz, wszystko dla Ciebie, nic dla mnie, wszystko od Ciebie, nic ode mnie. Błagam, bym za Twoim wstawiennictwem stała się bardziej godna, by przynależeć do Jezusa. Amen. Oh!
Żyjemy w czasach jakiegoś skołowacenia, jakiegoś chaosu ideowego. To odejście od wielkich tradycji religijnych, duchowych, ba filozoficznych, to odejście i porzucenie sprawiło jakiś jeden wielki chaos. Coś, co budowała cała kultura europejska, czy wręcz judeochrześcijańska przez 3-4 tysiące lat, dziś mówi się, że to jest tradycyjne, niemodne. I tak człowiek staje wobec przyszłości, ale z jakąś pustką. Mówimy, każdy ma swoją filozofię, każdy ma swoją religię, każdy ma swój cel życia, swój sens życia. Bracia i siostry, życie jest za krótkie, żeby wymyślać wszystko od początku. Musimy mieć pokorę, przyjąć to, czym żyli nasi ojcowie, nasze mamy, nasi dziadkowie, pradziadkowie, czym żyli nasi wielcy ludzie, poeci, twórcy kultury, a nade wszystko, czym żyli święci. Trzeba wejść w wielką rzekę kultury i religii. I Kościół jest tym miejscem, który niesie te wszystkie najważniejsze, najpiękniejsze wartości. Eksperymentowanie z człowiekiem jest niebezpieczne. Eksperymentowanie z człowiekiem jest niebezpieczne. Ta próba stworzenia nowego świata i nowego człowieka skompromitowała się totalnie. Ten nowy człowiek nazizmu, komunizmu, socjalizmu, ten nowy człowiek bez Boga, to człowiek, który został upokorzony, zmaltretowany. Owocem tego nowego budowania, nowej ludzkości były łagry, w których zginęło dziesiątki milionów ludzi. Nazizm to masakra Europy, masakra. Taki jest nowy człowiek. Taki jest nowy człowiek. Bo człowiek sam dla siebie nie jest źródłem mądrości. Moi drodzy, my nie jesteśmy źródłem mądrości. My nie jesteśmy źródłem miłości. My nie jesteśmy źródłem dobra. Człowiek nie jest dobry sam w sobie. Człowiek jest dobry przy dobrym Bogu. Człowiek jest dobry przy dobrym Bogu. Człowiek bez Boga jest niedobrym człowiekiem, jest złym człowiekiem. Udowodniła to historia. Udowodniła to historia. A ci, którzy mówią w imię przyszłości, nowej ludzkości, nowego człowieka, że my stworzymy dobrego człowieka, tworzą niewolników. I dzisiaj to są właśnie te lata, w których rodzi się właśnie nowy człowiek. Człowiek, który sam decyduje o swojej płciowości. To jest przedziwne. Polański, który wcale nie jest człowiekiem ani pobożnym, ani nie jest przykładem moralności, mówi, że to jest idiotyczne, że to jest głupie. Że to jest głupie, po prostu. Że dziecko samo ma zdecydować,
jeżeli jest biologicznym mężczyzną, ma zdecydować, czy chce być mężczyzną, czy nie chce być mężczyzną. To jest tak głupie, że tutaj szkoda słów. Ale to jest promowane z najwyższą powagą. Dzisiaj na uniwersytetach są katedry ideologii gender. I proszę uważać, bo może się okazać, że wasze dzieci będą wprowadzane w coś, co jest absolutnie wręcz nieestetyczne, już nie mówiąc, że niemoralne. Musimy mieć swój rozsądek, swoją mądrość. Bracia i siostry, my nie możemy stracić rozsądku. Trzeba pytać, kto tu jest głupi. Kto tu jest głupi? I nie trzeba się bać powiedzieć, że to nie ja jestem głupi. Ale żeby nie tracić rozsądku, trzeba się modlić, trzeba myśleć, trzeba reflektować przed Najświętszym Sakramentem. Trzeba myśleć, bo człowiek łatwo się gubi, człowiek łatwo się gubi, świat się zmienia. Żyjemy w świecie bardzo obciążonym. Na początku XX wieku, na przełomie XIX i XX wieku były trzy zasadnicze przyczyny śmierci. To były choroby układu pokarmowego, gruźlica i choroby żołądka. Wszyscy ci romantycy to byli gruźlicy. Taka była epoka. Teraz trzy przyczyny śmierci to zawały, udary mózgu i choroby raka. Serce nie wytrzymuje tego tempa. Serce nie pęka, krew go zalewa. Mózg nie wytrzymuje tego tempa, nie wytrzymuje tego nacisku i choroby raka, czyli trucizna. Jemy rzeczy zatrute przez ołów, przez spaliny i przez inne, przepraszam za wyrażenie, chemiczne świństwa. I dlatego jest żywność dla bogatych zdrowa, droga żywność. A jaka jest inna żywność? Właśnie mówimy niezdrowa, zatruta. Taki jest świat. Ale jest to tylko symbol zatrutego myślenia o człowieku. Jest to symbol. Dlaczego nasza żywność jest zatruta? Bo produkują szybko, byle jak i żeby jak najwięcej zarobić. Bo produkują z chciwością. Do tej żywności dodana jest ich chciwość na nasze pieniądze. Dlatego ona jest zatruta. Ona jest zatruta nie tylko ołowiem czy innymi rzeczami chemicznymi, ale ona zatruta jest ich chciwością. Gdyby produkowali mniej, wolniej, gdyby produkowali z większą uważnością, wtedy ona byłaby zdrowsza. I tak jest ze wszystkim. Nie możemy stracić zdrowego rozsądku i dlatego musimy się modlić. Jezus mówi do nas: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy obciążeni jesteście, a ja was pocieszę, umocnię. Przyjdźcie do mnie wszyscy, wszyscy, drodzy bracia i siostry. Dzieci i dorośli, młodzi i starzy, chorzy i zdrowi, szczęśliwi i nieszczęśliwi, dobrzy i zagubieni moralnie, pracujący i bezrobotni, wszyscy jesteśmy zaproszeni do adoracji Najświętszego Sakramentu. Po co? Żeby się odciążyć, żeby się odtruć, żeby wyrzucić to, co czyni nasze życie nieszczęśliwym, nieudanym, jak nam się wydaje. Bo my czujemy się nieszczęśliwi, czy zdepresjonowani, czy jakoś zmaltretowani, ale to nie jest zamysł Boga. Bóg nie chce, byśmy w ten sposób się czuli. Znałem kiedyś pewnego młodego człowieka, który miał koszmarny dom rodzinny, koszmarne dzieciństwo, ale był człowiekiem takim zdeterminowanym, bardzo szlachetnym i robił wszystko, co mógł, ale był jednocześnie zamknięty. Nigdzie nic nie mówił, nikt
nic o nim nie wiedział. Pijał się po tej drabinie, robił karierę, ale był naiwny jak my wszyscy. Bo my jesteśmy strasznie naiwni, bo nam się wydaje, że jak pniemy się do góry, to wszyscy będą klaskać. Otóż naiwność. Jak się pniesz do góry, to wiedz, że uderzą w ciebie. Sprowadzą cię do parteru. Pokażą ci, nie jesteś większy. Może masz troszkę więcej pieniędzy, władzy, ale jesteś taki sam jak my. Bo to jest prawda. To jest prawda. Każdy, kto się wynosi, to Jezus mówi, będzie upokorzony. Każdy, kto się wynosi, będzie upokorzony. Jego też upokorzyli. Rozleciał się. Ot tak w ciągu kilku dni. Szpital psychiatryczny, leki, terapie. Ale podjął ogromny wysiłek właśnie takiej terapii, modlitwy i wyszedł z tego. I byłem zdumiony, rozmawiając z nim, że ten człowiek był bardziej ludzki niż przed chorobą. Zobaczył, co go truje. Przestał się kryć, chować. Przestał się wstydzić swojego życia. Przestał się wstydzić swojego domu. No tak było. No i co z tego? Trzeba iść dalej. Nie można siedzieć przy kamieniu, o który człowiek się potknął. Trzeba iść dalej. I trzeba to wyrzucić, co nas truje przed Najświętszym Sakramentem. Bracia i siostry, zachęcam do tego, żeby mamy, które mają, noszą nowe życie, żeby przychodziły przy Najświętszy Sakrament, a później z wózkami przychodzić, pomodlić się. 5 minut, 10 minut, niekoniecznie godzinę. A później przychodzić z dziećmi, które dorastają. Przychodzić z dzieckiem, które przygotowuje się do pierwszej Komunii Świętej. Nie na rozkaz księdza. To niewiele znaczy. Sami, z serca, dobrowolnie. Żeby dziecko widziało, że ten tata taki jest, jaki jest, ale jest człowiekiem pokornym, który umie się przyznać, nie krzyczy. Nie wyobrażam sobie, bracia i siostry, żeby ktoś pomodlił się przed Najświętszym Sakramentem, choćby pół godziny wracał do domu i wrzeszczy na dzieci, na żonę, na męża. Nie wyobrażam sobie. Przed Najświętszym Sakramentem my pokorniejemy. Pokorniejemy. Otóż, jeżeli się wynosimy, to dlatego, że gramy rolę bogów. My bogami nie jesteśmy. Trzeba zrzucić ciężar życia. Przyjdźcie do mnie wszyscy. Dlaczego? Bo jesteśmy krusi. Nasze życie jest kruche. Jak łatwo jest się zepsuć. Moi drodzy, jak łatwo mogą się zepsuć nasze dzieci. Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, Ty z woli Ojca ze współdziałaniem Ducha Świętego przez swoją śmierć dałeś życie światu. Wybaw mnie przez Najświętsze Ciało i krew Twoją od wszystkich nieprawości moich i od wszelkiego zła. Spraw także, abym zawsze zachowywał Twoje przykazania i nie dozwól mi nigdy odłączyć się od Ciebie. Thank you.
święta, wielbię Ciebie, skarbie moich ziemskich dni. W Tobie, Zbawco mój ukryty, w Tobie blask wieczysty lśni. Ponad wszystko, ukochana, Kostio święta, źródło łask, na karm chlebem krwią umocni, spowij mnie w swój boski blask. Ponad wszystko, ukochana, Kostio święta, źródło łask, na karm chlebem. Wezwania do serca Jezusa. Wraz ze świętą Małgorzatą Marią wpatrujmy się w Boże serce i uczcijmy je, prosząc jednocześnie o głęboką przemianę naszego serca. Serce mojego Jezusa, zbawiaj mnie. Serce mojego Stwórcy, prowadź mnie do doskonałości. Serce mojego Zbawiciela, uwalniaj mnie od grzechu i zła wszelkiego. Serce mojego Sędziego, przebaczaj mi. Serce mojego Ojca, kieruj moim życiem. Serce mojego Mistrza, pouczaj mnie. Serce mojego Pasterza, ochraniaj mnie. Serce mojego Przyjaciela, daj mi poznać swoją miłość. Serce Dzieciątka Jezus, przyciągnij mnie do siebie. Serce Jezusa umierającego na krzyżu, wybaw mnie. Serce mojego brata, pozostań zawsze ze mną. Serce pełne dobroci, przebacz mi. Serce pełne Bożych wspaniałości, rozjaśnij moje serce. Serce pełne duchowej słodyczy, wlej ją w moje serce. Serce pełne miłości, ożywiaj moje czyny. Serce pełne miłosierdzia, otaczaj mnie swoją opieką. Serce pełne pokory, zechciej wejść do mojego serca.
serce pełne cierpliwości, nie zrażaj się do mnie. Serce pełne wierności, zaradź mojej niewierności. Serce pełne pokoju, napełnij mnie pogodą ducha. Serce pełne upragnionej miłości, rozpal mnie miłością do Ciebie. Serce pełne prawdziwego dobra, napełnij mnie szlachetnymi pragnieniami. Serce pełne drogocennego balsamu zbawienia, zachowaj moje życie. Serce pełne świętości, prowadź mnie drogą do nieba. Serce dające lekarstwo na nasze choroby, proszę o zdrowie duszy i ciała. Serce Jezusa, pociecho strapionych, bądź moją pociechą. Serce gorejące miłością, przemieniaj mnie tym ogniem. Serce Jezusa, wzorze doskonałości, świeć coraz jaśniej na drodze mojego życia. Serce Boże, źródło wszelkiego szczęścia, niech Twa łaska mnie umacnia na drodze do nieba. Módlmy się. Wszechmogący Boże, ześlij na nas Ducha, którym w szczególny sposób obdarzyłeś świętą Małgorzatę Marię, abyśmy poznali przekraczającą wszelką wiedzę miłość Chrystusa i mieli udział w pełni życia Bożego przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Serca i przywróć nam radę.